Szczęść Boże! Szanowni Państwo, mam na imię Karolina i zostałam poproszona, aby opowiedzieć o działaniu świętego Józefa w moim życiu. Obecnie święty Józef jest bardzo bliską osobą dla mnie i zajmuje bardzo ważne miejsce w moim sercu, ale nie zawsze tak było. Jak to zwykle bywa, przypadek sprawił, że święty Józef stanął na mojej drodze, a wierzę w to, że przypadek to niewidzialna ręka Pana Boga. Moja znajomość ze świętym Józefem zaczęła się od pożyczonej książki i choć od zawsze mieszkam w Tarnowie, to prowadziła przez Kraków. Moja przyjaciółka zaproponowała mi kiedyś, że ma pożyczoną książkę o świętym Józefie i może mi ją dać do przeczytania, jeśli chce. Skorzystałam z tej okazji. Była to książka pod tytułem Cuda świętego Józefa – Świadectwa i modlitwy. Książka ta zawiera 50 autentycznych świadectw oraz modlitwy. Opisuje różnorodność łask otrzymanych za wstawiennictwem świętego Józefa, od nawróceń, uzdrowień, poprzez znalezienie pracy, współmałżonka, domu, a nawet naprawę komputera. Tak więc święty Józef jest wszechstronny i wyprasza różne łaski. Książkę tą przeczytałam z dużą uwagą i ciekawością. A największą niespodzianką było to, że opisywała łaski otrzymane za wstawiennictwem świętego Józefa w sanktuarium świętego Józefa w Krakowie, które mieści się w klasztorze sióstr Bernardynek na Starym Mieście. W ołtarzu głównym tego kościoła znajduje się łaskami słynący obraz świętego Józefa. I tak poczułam pragnienie serca, aby pojechać do Krakowa i zobaczyć wcześniej wspomniany obraz. Ale przed wyjazdem chciałam się jeszcze coś więcej dowiedzieć o historii i o tym sanktuarium. Tak więc zaczęłam szukać informacji na ten temat w internecie. Tak trafiłam na następną informację, która mnie utwierdziła w przekonaniu, że warto tam jechać. A była to informacja, że w samą uroczystość odpustową 19 marca o 7 rano mszę tradycyjnie ma metropolita krakowski, a kiedyś odprawiał to kardynał Karol Wojtyła, który obecnie jest świętym Janem Pawłem II i który lubił tam chodzić na prywatną modlitwę. Z uwagi na fakt, że był właśnie miesiąc marzec, to pomyślałam, że nie ma lepszego dnia na to, żeby jechać w odwiedziny do świętego Józefa, jak 19 marca jego odpust. I pojechałam tam na mszę świętą o godzinie 7 rano, po to, aby oddać się pod jego opiekę, prosić o wstawiennictwo i o uproszenie łask. Tak więc jak pomyślałam, tak zrobiłam. Po czym wróciłam do Tarnowa i zapomniałam o tym, a święty Józef o mnie pamiętał i zaczął realizować swój plan. Ponieważ dokładnie rok później, w dniu jego święta, 19 marca 2018 roku, rozpoczynałam kurs Alfa, którego patronem był święty Józef, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałam, o czym dowiedziałam się dużo później, który organizowało Duszpasterstwo Akademickie Tratwa w Tarnowie, przy kościółku akademickim pod wezwaniem świętego Józefa. W tym czasie święty Józef przez różnych bożych i wspaniałych ludzi z tej wspólnoty uczył mnie, co to znaczy jeszcze bardziej kochać Pana Jezusa i Matkę Bożą. W tym czasie święty Józef postawił mi też na drodze kogoś, kto jest wielkim czcicielem świętego Józefa. Kogoś, kto nauczył mnie miłości i ufności do świętego Józefa, a tym kimś jest ksiądz Andrzej. Po zakończonej Alfie czułam niedosyt i tak bardzo pokochałam to miejsce, którym jest Duszpasterstwo Akademickie Tratwa, że chciałam stać się jego częścią. I tak się stało. Pan Bóg dał mi tę łaskę za wstawiennictwem świętego Józefa. Święty Józef dalej działał i dawał o sobie znać, bo gdy w pierwszych dniach stycznia 2020 pierwszy raz w życiu wylosowałam sobie patrona, do którego będę się modlić przez cały rok, to ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, ale i ogromnej radości okazał się nim święty Józef. Tak więc już następnego roku nie losowałam kolejnego patrona, tylko zostałam wierna świętemu Józefowi. Następnym znakiem, jaki dał mi święty Józef, że chce być obecny w moim życiu, jest to, że w przeciągu około 2 tygodni od momentu, kiedy go wylosowałam jako patrona, zamawiałam na prezent 3 dokładnie takie same ikony z wizerunkiem świętego Józefa. A w przesłanym zamówieniu otrzymałam 2 takie same i 1 mniejszą.
choć zamówienie było płacone za dokładnie 3 takie same. I gdy zadzwoniłam z reklamacją, żeby wyjaśnić zaistniałą sytuację, to dowiedziałam się, że nastąpiła pomyłka przy pakowaniu i oczywiście zostanie mi wysłana właściwa ikona, a tą, którą mam, mogę nabyć z dużym rabatem. Pomyłkę odebrałam jako działanie świętego Józefa, ponieważ nie miałam w domu żadnego wizerunku świętego Józefa i szczerze nie zamierzałam mieć. Ale święty Józef upomniał się o to, żebym jednak miała. I wcześniej wspomnianą ikonę zakupiłam i postawiłam ją w takim miejscu, w którym mogę często patrzeć na świętego Józefa, a on przypomina mi o tym, że jest i czuwa nade mną. W niedługim czasie od wcześniej wspomnianych wydarzeń, z końcem stycznia 2020 roku, została mi powierzona posługa w Stowarzyszeniu Akademickim Tratwa, dzięki której mogę posługiwać dla ludzi na chwałę Pana Boga i kultu świętego Józefa, wraz z bożymi i wspaniałymi ludźmi z naszej wspólnoty akademickiej. Chciałabym tu wspomnieć o kilku wydarzeniach związanych ze świętym Józefem, które odbywają się w Kościółku Akademickim na Tratwie i dzięki którym mam łaskę, że mogę w tym uczestniczyć i być blisko świętego Józefa. Pierwszą z nich jest trwająca od 19 marca 2020 roku peregrynacja figurki świętego Józefa. Jest to ta figurka. I figurka ta została przywieziona z Ziemi Świętej, a związana jest z pielgrzymką akademicką naszej wspólnoty do Ziemi Świętej z tytułu, z okazji 20-lecia istnienia Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa w Tarnowie. Figurkę tą każda osoba, która miałaby takie pragnienie serca, może wziąć sobie do domu na tydzień, może się modlić. I święty Józef bardzo lubi, jak pisze się do niego karteczki, czyli intencje piszemy na karteczce i wkładamy pod figurkę, a potem modlimy się do świętego Józefa o jego wstawiennictwo. Ja sama mogę powiedzieć, że kilka razy korzystałam z tego sposobu i brałam tą figurkę świętego Józefa do domu i prosiłam Józefa, pisałam karteczki, wkładałam pod figurkę i modliłam się do świętego Józefa o wstawiennictwo. I mogę powiedzieć za świętą Teresą z Avila, że nie pamiętam, bym kiedykolwiek prosiła świętego Józefa o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył. Tak więc jeżeli ktoś ma takie pragnienie serca, może albo podejść do naszego kościółka akademickiego, do zakrystii i zapytać się o informacje, albo może napisać do nas na Facebooka Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa i taką figurkę będzie sobie mógł wziąć na tydzień do domu. Następnie w drugiej niedzielę miesiąca organizowane są u nas w Duszpasterstwie Akademickim Tratwa msze święte za wstawiennictwem świętego Józefa. I na mszach tych można prosić o wstawiennictwo świętego Józefa w różnych intencjach, a szczególnie o znalezienie dobrego męża, dobrej żony. I polega to na tym, że msze są o godzinie 19, na którą przychodzi dużo młodzieży. I można napisać sobie karteczkę z intencją, która jest wrzucana do koszyczka, a później te intencje są odczytywane przed mszą i rozkładane na stole eucharystycznym, gdzie na tych karteczkach spróbowana jest najświętsza ofiara. Następnie w pierwszej środy miesiąca jest organizowane nabożeństwo do Przeczystego Serca świętego Józefa. Jest ono o godzinie 18.45, przed mszą świętą o 19.00. I następnie 19 każdego miesiąca w naszym kościółku akademickim mamy możliwość uczestniczyć we mszach świętych, gdzie nasi czcigodni księża, ksiądz Piotr i ksiądz Krzysztof przybliżają nam list apostolski papieża Franciszka, Patris Corde, w którym to papież Franciszek przybliża nam postać świętego Józefa. I wygląda to tak, że najpierw jest msza święta, potem jest konferencja któregoś z księży, a na koniec jest świadectwo. Ja osobiście w momencie, kiedy dowiedziałam się, że będzie to u nas w kościółku akademickim realizowane, bardzo się ucieszyłam i jak tylko mogę, to każdego 19 dnia miesiąca przychodzę, aby posłuchać tych konferencji, ponieważ są one bardzo ciekawe. Na koniec chciałabym nawiązać do pięknego świadectwa Marzenki,
która kilka miesięcy temu, w lutym tego roku, mówiła, że święty Józef jest obecny w jej życiu przez m.in. jej tatę. Słuchając świadectwa Marzenki, uświadomiłam sobie, że to, co mówiła wtedy o tacie, mogłabym powiedzieć o swoim. Uświadomiło mi to, że tak naprawdę święty Józef od zawsze jest obecny w moim życiu w postaci mojego taty, dzięki któremu zawsze czułam się kochana, ważna, wysłuchana, przy którym czułam się bezpiecznie. To on zawsze dodawał mi wiary w siebie, że dam radę pokonać największe trudności czy wyzwania w życiu. A jak trzeba było, to w mądry sposób mnie ganił za moje zachowanie. Jest on moim najlepszym przyjacielem i od najmłodszych lat uczył mnie miłości i zaufania do Pana Boga i Matki Bożej. Chwała Panu.